Instrument finansowy Jeremy, oferujący pożyczki i poręczenia zamiast bezzwrotnych dotacji, doskonale wpisuje się w ducha wielkopolskiej przedsiębiorczości. Korzyści dla wielkopolskich przedsiębiorców płynące z inicjatywy Jeremy są bardzo wyraźne. Wsparcie w formie instrumentów finansowych ma charakter odnawialny, czyli raz udzielona pożyczka wraca do nas, czy wraca do pośredników i może być dysponowana na udzielanie kolejnych pożyczek, czy na udzielanie kolejnych poręczeń. 8,5 tysiąca przedsiębiorców z Wielkopolski skorzystało już z dobrodziejstw, które niesie ze sobą Jeremy. Wśród Wielkopolan nie brakuje osób przedsiębiorczych i z ambicjami założenia własnej firmy. Jeremy może im w tym pomóc, o czym przekonał się Rafał Boruszak, właściciel kuchni Marche w poznańskim Okrąglaku i w Galerii Malta. Skorzystałem z inicjatywy Jeremy, aby otworzyć w ogóle, wystartować moją firmę w 2013 roku. Głównym powodem było to, że nie posiadałem wtedy odpowiedniego zabezpieczenia. Jeremy było doskonałym narzędziem do tego, żeby tą firmę stworzyć. Jak widać, firma rozwinęła się. Otwarła kolejny lokal, obecnie buduje dwa następne lokale. Otwarta, samoobsługowa restauracja, dzięki której widzimy pracę kucharza i niezwykły spektakl tworzenia potraw, przyciąga klientów. Serwuje dania kuchni polskiej, włoskiej, tureckiej i chińskiej. Za środki uzyskane z pożyczki Jeremy wyposażyliśmy lokal w Galerii Malta, który działa przez ostatnie 3 lata w bardzo dobry sposób. Zakupione zostały urządzenia gastronomiczne, lodówki, kuchenki, tego typu sprzęt. Nowe technologie ułatwiły pracę w branży filmowej, ale jednocześnie wymusiły na twórcach i przedsiębiorcach podążanie za najnowszymi trendami. W 2015 roku otrzymałam pożyczkę z funduszu Jeremy na rozwój przedsiębiorstwa. Środki te zostały przeznaczone na powiększenie floty samochodów oraz na zakup najnowszego sprzętu do nagrywania. Nawet uwzględniając koszty dodatkowe, takie jak koszty manipulacyjne czy wkład własny, jakim trzeba było się wykazać, w tamtym czasie była to po prostu najlepsza opcja na rynku kredytów. Sukces Jeremiego w poprzedniej perspektywie spowodował to, że z dużą chęcią i zapałem wchodzimy również w nowe okres programowania, przeznaczając podobną alokację na udzielanie zwrotnego wsparcia. Ta kwota jest bardzo podobna jak w poprzednim okresie programowania, czyli oscyluje w granicach 186 milionów euro. Jesteśmy na etapie zaawansowanym już podpisywania umów z menadżerami funduszu. Kandydatami do takiego menadżera są zarówno Bank Gospodarstwa Krajowego, jak i Europejski Bank Inwestycyjny. I myślę, że pieniądze, które trafią już bezpośrednio do przedsiębiorców, to jest perspektywa początku przyszłego roku i jest to perspektywa realna.